pierwsza okazja do takiego komentarza. Dzień dobry. Przede wszystkim znacie moje stanowisko, jeżeli chodzi o kibiców, o oceny i tak dalej. Z naszej perspektywy mecz pod kontrolą całkowicie. Natomiast no, na pewno razi brak skuteczności. Na tym trzeba poprawić. Jeżeli chodzi o spotkanie, to cel, który sobie założyliśmy przed spotkaniem, czyli zwycięstwo, został zrobiony. Natomiast przed nami jest druga połowa i tego nie możemy zapomnieć o tym, że trzeba wyjść i w 100% tak naprawdę walczyć w tym drugim spotkaniu, bo tu jeszcze nic nie jest przesądzone. Natomiast jeżeli chodzi o zaangażowanie zespołu i koncentrację w tamtym spotkaniu, było na bardzo wysokim poziomie i opinie ludzi tak naprawdę, no, sami wiemy, ile mamy trenerów w Polsce i tak dalej. My wiemy, co mamy robić, jakie założenia taktyczne mamy przed meczem nałożone i to się staramy wykonywać. Natomiast ja jestem tutaj 2,5, trzeci rok zaczynam, jeszcze nie słyszałem, żeby Śląsk zagrał dobre spotkanie, także jesteśmy do tego nastawienie i przygotowanie. Chciałbym zapytać, bo bardzo bogatą ma Pan karierę. Jakbyśmy to wszystko mieli wymienić, to pewnie siedzielibyśmy tutaj do wieczora, co udało się Panu zrobić, więc chciałem zapytać, czy ten ewentualny awans do Conference League to byłoby coś w kategorii wyzwania, celu, a może być nawet marzenia. Jak Pan do tego personalnie podchodzi? Dziękuję. Jeżeli chodzi o moją bogatą przeszłość jakąś piłkarską, to umówmy się, no, jeszcze wszystko przed nami i tutaj ja żyję każdym dniem do przodu. Ostatni raz w pucharach chyba 4 lata temu w Legii Warszawa występowałem, więc tak naprawdę dzisiaj to jest dla tej młodzieży. Nie ma lepszej podkładki jak europejskie puchary, żeby mieć lepszą promocję do gry w lepszych ligach. Tak naprawdę my jako starsi zawodnicy chcemy tylko i wyłącznie niektórym zawodnikom tutaj pomóc. Wiemy, że Śląsk też kilka lat musiał czekać na te europejskie puchary. Większość ludzi w nas nie wierzyła w tamtym sezonie, ale sami udowodniliśmy przez 2,5-3 lata wspólnej pracy, że jesteśmy w stanie i to przede wszystkim cieszy. Nie mamy jakiejś indywidualności w tym zespole, sami widzimy, jak kadra nasza wygląda, że jest wąska i tak dalej. Natomiast my jako zespół jesteśmy w stanie dużo zrobić i przede wszystkim jeden drugiego musi wierzyć. To przez 2 lata udało nam się tutaj razem wspólnie, przez 3 lata tak naprawdę wspólnie gdzieś tam wypracować i będziemy dążyć do tego, by zrobić jak największą niespodziankę. Właśnie udowodnić niektórym ludziom, którzy w nas nie wierzą. Także mówię, no jeszcze grać w piłkę nie skończyłem. Mam nadzieję, że uda się jeszcze zdobyć co nieco i żeby później po kilku latach to wspólnie ze znajomymi wspominać. I drugie pytanie do Krzyśka. Zaszło sporo zmian w zespole teraz z latem. Pojawiło się kilku nowych piłkarzy, m.in. obcokrajowców. I chciałem zapytać, czy dla Ciebie jako kapitana nie ma żadnego problemu z komunikacją, żeby tych nowych piłkarzy odpowiednio wdrożyć do drużyny? No bo wiemy, że nie wszyscy władają językiem polskim. No jedyny problem jest taki, że muszę ich nauczyć języka polskiego, bo oni przyjechali do nas i muszą się dostosować do naszych reguł. Może coś tam po hiszpańsku się nauczymy, nie wiem, w kontekście jakichś wakacji albo nie wiem. Natomiast nie, jeżeli chodzi o komunikację, nie ma najmniejszego problemu. Mamy swoje reguły w szatni, każdy się musi dostosować, także pomożemy im na pewno. Pierwszy sezon nie ma zasady bramy strzelonych na wyjeździe. Graliście 2-1, więc no, starych za to pewnie bylibyście na uprzywilejowanej pozycji. Jak